www.jazz. Prawdziwa audycja jazzowa. WWW Jazz. Dziś naszym gościem jest Piotr Schmidt. Dobry wieczór, witam. Pojawiła się nagle niespodziewanie płyta, o której muszę z tobą porozmawiać, a płyta poświęcona jest pamięci Tomasza Stańki. Tak, no rzeczywiście może nagle niespodziewanie, natomiast zbierała się na tę płytę już od dawna, a można by powiedzieć, że na dobrą sprawę zaczęło się jeszcze przy okazji nagrywania z Wojciechem Niedzielą płyty Dark Morning w zeszłym roku. Bo już wtedy nagraliśmy taką płytę, która jest spokojna, przestrzenna, duetowa, tak, w której udało mi się jakby zrealizować te wszystkie rzeczy, które ostatnio strasznie mnie kręciły, a to między innymi za sprawą Tomasza Stańki. Jego estetyki, jego brzmienia, jego frazowania, jego koncepcji kształtowania muzyki. I powstała płyta Dark Morning, która no, była moją ulubioną akustyczną płytą w moim dorobku artystycznym, bo Schmidt Electric to zupełnie inna estetyka i muzyka, więc tutaj powiedzmy nie porównuję tych estetyk właśnie w zasadzie, można by powiedzieć, bo trudno powiedzieć o zespole, bo te akustyczne zespoły się zmieniają. I teraz a propos tej płyty, teraz tribute to Tomasz Stańko, to część materiału, a nawet większa część powstała już przy okazji nagrywania płyty Successful w studio Jasia Smoczyńskiego. No właśnie, tu chciałem powiedzieć, że pewna taka zapowiedź była i również prezentowaliśmy ją na audycji przy okazji naszej rozmowy o Successful, bo tam jeden utwór, który kończył wtedy naszą audycję, był właśnie nagrany tylko w kwartecie. Tak. Dokładnie tak. W tym składzie, jakim nagraliście tę nową płytę, i tamten utwór też był poświęcony Tomaszowi Stańce. Tak, dokładnie. To znaczy, bo to wynikało z tego, że materiał na płytę Successful nagrywaliśmy w czerwcu, a odsłuchiwałem cały ten materiał, bo tego jest mnóstwo rzeczy, które tam nagraliśmy. Wszystko to odsłuchiwałem, akurat tak się złożyło, że tydzień po śmierci Tomasza Stańki. I słuchając tych rzeczy w kwartecie, no nie ukrywam, że tym mocniej przeżyłem wtedy, w tym momencie, jak odsłuchiwałem tych rzeczy w kwartecie, tą śmierć, bo Tomasz Stańko, wprawdzie my się nie znaliśmy jakoś szczególnie, on tylko był po prostu świadomy mojego istnienia. Parę razy podaliśmy sobie rękę, wiedział, że jest ktoś taki jak Piotr Schmidt, ale my nie rozmawialiśmy ze sobą na co dzień, bo ani nie było wspólnych projektów, ani festiwali, żebyśmy się tam szczególnie spotykali. No on dla mnie był olbrzymią inspiracją. No właśnie o tym chciałem porozmawiać, ale jeszcze technikalia tak zwane. Czyli dobrze zrozumiałem, że materiał na tę płytę był gotowy przy okazji nagrywania tej ścieżek dźwiękowych na Successful. Znaczy częściowo. Czyli intencjonalnie nie nagrywałeś tego materiału z myślą właśnie o tym, że Tomasz Stańko, że zmarł, że trzeba mu nagrać płytę poświęconą jego pamięci. Nie nagrywałem tego w ten sposób. Po prostu chciałem mieć takie spokojne, kwartetowe rzeczy. Nie zawsze spokojne, bo one są w różnym wybrzmieniu, ale poświęciliśmy chyba 1,5 godziny na nagranie 12 utworów mniej więcej już w czerwcu, które konkretną estetykę chciałem tutaj uzyskać. Okay, ale rzeczywiście zainspirowano generalnie Tomaszem Stańką, ale to wynikało z wielu lat powiedzmy inspirowania się tym człowiekiem. Natomiast odsłuchiwałem to właśnie, tak jak mówiłem, tydzień po śmierci Stańki. Stąd już dwa utwory jakby z tego całego kanonu tych utworów kwartetowych były już zawarte na płycie Successful, a jeden właśnie postanowiłem poświęcić jego pamięci. Nie wiedząc jeszcze, że zrobię tą płytę tribute to Tomasz Stańko, natomiast ten klimat rzeczywiście jakoś tak pasuje dla tributu i jest tak inspirowany jego twórczością i muzyką, że ostatecznie postanowiłem w październiku wejść do studia, dograć jeszcze parę utworów i zrobić płytę. Zanim porozmawiamy o samej płycie, porozmawiamy przez chwilę właśnie o Tomaszu Stańku. Już powiedziałeś, że znaliście się, ale nigdy ta znajomość nie była
jakoś tam szczególnie pogłębiana. Natomiast rozmawiamy o muzyce Tomasza Stańki. Powiedz mi, bo oczywiście pokrewieństwo instrumentu was łączy. Pewnie jakieś tam pokrewieństwo odczuwania pewnych spraw związanych z estetyką muzyczną, to słychać zresztą na tej ostatniej płycie. Ale jak patrzysz na twórczość Tomasza, tą jeszcze począwszy od lat 60., to co takiego najbardziej w Tomaszu Stańce jako muzyku jest dla ciebie najbardziej inspirujące, najbardziej bliskie? No zdecydowanie ten ostatni okres, ten okres ECM-owski, tak? ECM-owski, dokładnie. Mhm. To jest ta muzyka, którą znam niemalże na pamięć. Płyty Suspended Night, Lontano, Dark Eyes, prawda? Cały ten okres po prostu ostatniej twórczości Tomasza Stańki rzeczywiście jest dla mnie najbardziej istotny, bo przyznam szczerze, że wiele płyt z wcześniejszego okresu, szczególnie takich bardziej free jazzowych, no po prostu jakoś niespecjalnie mi pasują. No to nie jest moja estetyka, nigdy się tym nie zachwycałem, po prostu kiedyś tam sięgałem po to bardziej z przyzwoitości, żeby wiedzieć, co tam Stańko nagrał, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było. Okej, okay, ale abstrahując od tego, czy to jest free, czy to jest muzyka, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, ECM-owska od strony estetycznej, to zawsze jak rozmawiałem z Tomaszem, a miałem w latach 90. po wydaniu płyty Litania wielką przyjemność robić z nim bardzo długi wywiad dla Machiny. Spędziliśmy razem 3 dni. I to, co zawsze Tomasz podkreślał w opowiadaniu o swojej muzyce, to był, jak to on się wyrażał, ton jego instrumentu, ton trąbki. Wszystko jedno, czy to było free, czy to było granie właśnie takie ECM-owskie, klimatyczne. Mówił, że właściwie w tonie instrumentu jest zawarte wszystko. Całe życie i całe doświadczenie, które on jako artysta zebrał. Gdzie, czy widzisz jakieś pokrewieństwo w tonach waszych instrumentów? Jeśli chodzi o kształtowanie swojego tonu, a to jest dla mnie również bardzo, bardzo istotna sprawa, no, inspirowałem się między innymi Tomaszem Stańką, także Ambrosem Akimozirem, także całym spektrum w zasadzie trębaczy amerykańskich, no bo z polskich to rzeczywiście Stańko w zasadzie był jedyny, który mnie inspirował, jeśli chodzi o ton. Natomiast to tak, to jest strasznie ważna rzecz. Może to nie jest to, że w tonie zawiera się wszystko, jakby, tak? Bo to. Całe doświadczenie, całe życie. Aczkolwiek tak było, tak pamiętam, na koncercie Stańki w Imparcie. Nie pamiętam, który to był rok, no ale tam z 7 lat temu, powiedzmy, we Wrocławiu. Koncert się zaczął. Tomasz Stańko wydał jeden ton, jeden dźwięk i ja odleciałem. W tym momencie odleciałem. Po prostu położyłem się na podłodze, bo nie miałem nawet miejsca siedzącego, tylko załatwiłem sobie wejściówkę na ostatni moment. I po prostu słuchałem piękna tej muzyki, które wydobywało się w dużej mierze po prostu z brzmienia jego trąbki. Brzmienie trąbki dla trębacza jest strasznie ważne, bo trąbka może brzmieć jak mariachi, prawda, po prostu hiszpańskie jakieś tam góry, jasna taka, czasami krzykliwa wręcz, prawda, niektórzy wręcz kojarzą w ogóle tylko tak trąbkę. Do mnie parę osób też podchodziło, że wow, ale ma pan ciemne brzmienie trąbki, prawda? No tak, bo akurat takie lubię, takich muzyków słucham, którzy mają takie ciemne brzmienie i też po prostu chcę mieć ciemne brzmienie trąbki, bo to mi się podoba w trąbce, a jakieś takie krzyczące, drące się trąbki, to po prostu zupełnie nie jest to. Więc pamiętam, że na przykład jak zaczynałem swoją przygodę z jazzem już na poważnie, jak byłem na studiach, to zawsze starałem się grać z saksofonistą po to, żeby zakryć
mój nieprzyjemny dźwięk trąbki, tak? To znaczy czułem, że ten ton jest na tyle słaby, że potrzebuję mieć saksofonistę do pary, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Z czasem to się zmieniło, ten ton zaczął się kształtować dużo lepszy i myślę, że ton u trębacza kształtuje się cały czas. Ja zresztą też obserwuję to u Stańki na różnych płytach i muszę przyznać, że z każdą kolejną płytą ten ton u niego jest jeszcze ciemniejszy, jeszcze głębszy, jeszcze bardziej przenikający. Może to też kwestia technologii nagrywania, ale podejrzewam, że to jednak jest właśnie coś takiego, co narasta wraz z doświadczeniem i gdzieś tam z pewną tendencją, bo ton też jest w głowie. No tak, no właśnie tak, o tym była ta opowieść Tomasza. Ton w głowie i w sercu. No w głowie i w sercu. Oczywiście, tylko techniczne kwestie są niezwykle istotne, żeby to uzyskać i nie zawsze to, co się ma w głowie, człowiek umie jakby wyprowadzić na swój instrument. Natomiast generalnie do tego tonu, który się jest w głowie, po prostu technika, ciało dąży, aż w końcu się to uzyska. Więc no, konkludując tylko, tak, ton jest niezwykle istotny w grze każdego trębacza i tak, Tomasz Stańko był jednym z największych inspiracji, jeśli chodzi także o ton u mnie w graniu. Posłuchajmy w takim razie pierwszego fragmentu z twojej płyty poświęconej pamięci Tomasza Stańko. Przypomnijmy, bo już to żeśmy zaznaczyli, że to ten sam skład jak przy nagrywaniu płyty Successful. Mam oczywiście na myśli kwartet, a nie gości, czyli obok ciebie Wojciech Niedziela na fortepianie i sekcja rytmiczna znana z RGG, czyli Maciej Garbowski na kontrabasie i Krzysztof Gradziuk na perkusji. Czego posłuchamy na początek? Może numer czwarty, czyli Melancholy Routine. Słuchamy. Piotr Schmidt Quartet. Thank you.
WoWoW Jazz. Piotr Schmidt jest naszym gościem. Słuchamy dzisiaj płyty kwartetu Piotra poświęconej pamięci Tomasza Stańko, tribute to Tomasz Stańko. Kwartet, tak jak powiedzieliśmy, ten sam, który nagrywał twoją poprzednią płytę Successful. No i mamy tutaj dwóch muzyków, którzy mieli przyjemność, zaszczyt z Tomaszem Stańko grać, czyli sekcja rytmiczna RGG, tak. Bo w ostatnich latach kilkukrotnie na koncertach właśnie z RGG Tomasz Stańko koncertował. Zgadza się, przypomina mi się nawet jeden taki koncert, na którym też byłem w Nosprze. Koncert właśnie trio RGG, Tomasza Stańki i orkiestry pod dyrekcją Krzysztofa Hardzina. Tak, to Tomasz mi mówił, że to był znakomicie przygotowany koncert, mówił, że genialne aranżacje i tak. Bardzo tak powiem, zadowolony. I powiem, że też genialne brzmienie udało się uzyskać. Nie wiem, kto tam to nagłaśniał. Nospr pięknie brzmi zasadniczo. No, Nospr tak, pięknie brzmi zasadniczo, ale jednak zestawić po prostu te wszystkie instrumenty, jednak umówmy się, to nie jest typowa sala pod muzykę jazzową też, więc tak, żeby perkusja dobrze brzmiała i całość, żeby świetnie brzmiało, to jednak jest jakaś sztuka. Więc brzmiało to wybitnie dobrze, a ja byłem w jednym z pierwszych rzędów. Mhm. I pamiętam, że jakiś miałem taki moment, nie wiem, dużo stresu, jakieś kłopoty na karku, cokolwiek, ale po prostu w pewnym momencie tak się poryczałem. Aha. Tak po prostu ta muzyka wywołała we mnie jakieś takie emocje, odczucie. Totalnie nie wiem dlaczego, nawet moja żona Asia się spytała, dlaczego płaczę. Ja powiedziałem, że nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu nie mam pojęcia, ale tak chyba z 10 minut płakałem, słuchając, może z zachwytu nad czystym pięknem, które po prostu, a naprawdę wtedy miałem wrażenie, że obcuję z czystym pięknem. Tak jak powiedziałeś, część tego materiału została nagrana nieintencjonalnie w kierunku właśnie uczczenia pamięci Tomasza Stańki, ale część utworów już to była realizacja gotowego tak. projektu. Tak, czy to, tak, że tak. sekcja rytmiczna właśnie ze Stańką współpracowała w jakiś sposób specjalny, wpłynęła na to, że jak brzmi ta płyta ostatecznie? Mam na myśli to, że oni z nim przebywali, tak? No, na pewno wpłynęła na to, jak oni brzmią, jak oni grają. A to, jak oni brzmią, jak oni grają, wpłynęło na to, że zechciałem z nimi współpracować. No tak. Ja oczywiście znam ich od dawna i wiem, jak grają od dawna. To się też zawsze zmienia, szczególnie wśród muzyków, powiedzmy, młodych, którzy cały czas ewoluują. To jest naturalne i zresztą bardzo pozytywny i pożądany proces, żeby artysta nie stał w miejscu, tylko gdzieś tam cały czas szukał. No więc sam proces szukania siebie w tej muzyce, w tej sztuce i w ogóle sztuki i różnych emocji z nimi, z nią związanych, to jest wspaniała rzecz. No więc ja zaprosiłem tych dwóch dżentelmenów, Macieja Garbowskiego i Krzysztofa Gradziuka, do składu przy okazji płyty Successful, bo chciałem mieć płytę właśnie ze standardami jazzowymi, z tą plejadą gwiazd polskiego saksofonu jazzowego, ale jednocześnie płytę, która nie będzie tak odgrana, tylko będzie tam ciekawe szukanie różnych rzeczy. I to się fajnie udało, natomiast owszem, jest to płyta bardziej może klasyczna, przez to, że tam są standardy, prawda, to w świecie mainstreamu jazzowego ona gdzieś tam ładnie się odnajduje. Ale ma tą taką duszę, o którą mi chodziło właśnie też między innymi dzięki tym panom. Natomiast niejako naturalnie, że nagrywaliśmy ten materiał w czerwcu i połowa tej nowej płyty Tribute to Tomasz Stańko jest właśnie z czerwca, to naturalnie kontynuujemy jakby współpracę i przyznam, że dzięki nim właśnie udało mi się zrealizować te marzenia, które wcześniej w duecie z Wojciechem Niedzielą, prawda, Piotr Schmidt, Wojciech Niedziela, duo Dark Morning, nagraliśmy. Oni fantastycznie potrafią jakby podeprzeć to przestrzenne takie granie, bawienie się sonorystyką, prawda, barwą, niuansem, detalem, ciekawymi jakimiś tam spostrzeżeniami nietypowymi. No, Krzysztof Gradziuk ma tutaj większe nawet pole do popisu, bo
mam mnóstwo tych instrumentów, prawda, perkusyjnych wokół siebie, gdzie może je w różny sposób wykorzystać, więc to może jest tutaj najbardziej widoczne, ale strasznie się cieszę, że ta współpraca tak fajnie się układa. Płyta poświęcona pamięci Tomasza Stańko, ale nie znajdziemy tu kompozycji Tomasza. To są wasze kompozycje, albo wspólne zespołowe, albo twoje. No jedna wycieczka w przeszłość, czyli słynny Rosemary's Baby, które w kilku wersjach na płycie Litania Tomasza Stańki się znalazły. No, to jest tak zwane, ktoś z recenzentów tak napisał, że przez skojarzenie, prawda, utwór komedy w trybiucie dla Tomasza Stańki, ale przez skojarzenie tutaj pasuje. No jest to taki standard już oklepany w tym momencie, wydawałoby się, Rosemary's Baby, a jednak piosenka po prostu tak piękna, tak urzekająca. My ją nagraliśmy przy pierwszym take'u. Po prostu było hasło, ok, nagrywamy Rosemary's Baby, nabijem tempo. I nagraliśmy i to jest piękny utwór. I chciałem po prostu jedną taką piosenkę, jakiś taki punkt zaczepienia też zawrzeć, więc... Większość utworów to kompozycje wspólne. Czy to oznacza, że one powstawały w wyniku improwizacji? Bo jak słuchamy tych tematów, to one są tak charakterystyczne, że no nie sposób nie pomyśleć, że to jednak jest zakomponowany materiał w większości. Tak, rzeczywiście. No, większość powstała jako improwizacja, aczkolwiek były konkretne sugestie z mojej strony słowne co do tego, jak klimat utworu ma przebiegać. W większości tych improwizowanych utworów podawałem płaszczyznę tonalną. Też mówiłem, czy robimy tak zupełnie minimalistycznie, czy trochę żywiej, prawda? Czy robimy ad libitum, a więc bez time'u, bez czasu, czy też może jednak robimy w konkretnym jakimś, w konkretnej jednostce czasowej. I też czasami określałem pewne zmienne funkcyjne lub nie, więc dawałem konkretne sugestie, no i nagrywaliśmy, więc trudno powiedzieć, że tutaj te utwory były w jakikolwiek sposób przygotowywane, to są wszystkie pierwsze take'i, bo po prostu za każdym razem jest to inna kompozycja. Natomiast fakt, czasem mówiłem, słuchajcie, spróbujmy wejść w jakieś ostinato na przykład, prawda, i tutaj taki klimat tajemniczy, coś, jakieś takie określenia. I zrobiły się z tego utworu, które w tej chwili dałem mojej żonie do spisania, bo ona jest kompozytorem, aranżerem, więc świetnie ogarnia pisanie nut. I mówię, kochanie, spisz mi numer ten, ten i ten, bo one są, rzeczywiście one brzmią jak skomponowane utwory. Mają konkretną jakąś taką formę, mają temat, który chciałbym później na koncertach, żeby brzmiał tak samo. I te ostinatowe na przykład rzeczy, które gdzieś tam się stworzyły w głowie w czasie rzeczywistym, chcę później, żeby to wyglądało tak samo. No i ona mi to spisała i gramy to, gramy te wyimprowizowane numery jako spisane utwory na koncertach. Pozwólmy kolejnego utworu z płyty. Proszę cię o wybór. To niech będzie trochę żywiej. Czyli Destruction, utwór numer 7. Piotr Schmidt, na okładce jest napisane Quartet featuring Wojciech Niedziela, chociaż jak rozumiem, on jest częścią tego kwartetu. Tak, jak najbardziej, natomiast jego wkład w powstanie tej muzyki był na tyle istotny, że chciałem go tutaj dodatkowo wyróżnić. Płyta Tribute to Tomasz Stańko. Thank you.
WWW Jazz. Piotr Schmidt jest dzisiaj moim gościem. Słuchamy fragmentów płyty Tribute Tomasz Stańko. Jeden z recenzentów napisał takie zdanie, że płyta jest taki CMOS-ka w swoim charakterze, a sam powiedziałeś, że ten okres twórczości Stańki jest ci najbardziej bliski, że poleca Manfredowi Eicherowi uważne przyjrzenie się twojemu talentowi i podpisanie z tobą jakiegoś kontraktu do swojej wytwórni. Czy tak jest twój cel może? Myślisz o tym? To jest podchwytliwe pytanie, zwłaszcza dla kogoś, kto jest szefem swojego własnego wydawnictwa płytowego. Przyznam, że zawsze ceniłem sobie tą niezależność, odkąd wiele lat temu, dzwoniąc po różnych wytwórniach, to było chyba w 2011 roku, zrozumiałem, że nie są w stanie mi, znaczy różne wytwórnie działające na terenie Polski, tak, że zrozumiałem, że nie są w stanie zaproponować mi nic, czego ja nie jestem w stanie sobie sam załatwić, prawda? No to z kolei czytamy w recenzji Dionigo Piątkowskiego, że jesteś jednym z bardziej utalentowanych organizatorów w świecie muzycznym. No mam rewelacyjną menadżerkę Ilonę Sadowską, która mi w tym bardzo aktywnie pomaga, także wspólnie realizujemy cele, które przed sobą stawiamy. Natomiast tak, więc stworzyłem swoje własne wydawnictwo, jestem na swoim i robię, co mi się podoba. Jak chcę nagrać płytę ICM-owską, to sobie nagrywam i jest. No, natomiast, ale nie kusi cię taka perspektywa wejścia do studia razem z Manfredem Eicherem i zderzenie się z legendą? To znaczy tak, oczywiście, to jest bardzo kuszące i nie ukrywam, że gdzieś tam z tyłu głowy jest coś takiego, że fajnie byłoby wejść do tej wytwórni, której muzykę się bardzo lubi. I której muzyki dużo się słucha, a przede wszystkim do wytwórni no, znanej na całym świecie. Umówmy się, moja wytwórnia jest trochę znana w Polsce i to wszystko. Natomiast ECM to jest po prostu prestiżowa, światowa wytwórnia. No, więc patrząc na karierę Maćka Obary i to, co się wydarzyło po wydaniu płyty, to jednak chyba rzeczywiście widać, że warto tak zderzyć się z taką machiną, która kopie twoją karierę w świat. Prawda? Tak, tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Więc kto wie, może prędzej czy później zrobimy ten ruch, żeby z panem Manfredem się skontaktować. Jeszcze takiego ruchu nie było. Jeszcze ani razu tam mail, ani telefon nie był wykonany, ale może rzeczywiście do tego dojdziemy. Do tego też trzeba być przygotowanym, trzeba być na to otwartym i może też do tego trzeba trochę dojrzeć, co wydaje mi się, że gdzieś tam w tą stronę zmierza. Natomiast póki co czuję się bardzo dobrze u siebie, dbam także o rozwój wydawnictwa Esiot Records, bo w tym roku udało się wydać chyba 10 czy 12 nawet nowych płyt i bardzo fajnie to wszystko idzie do przodu, także jestem dumny także z tej marki, która już praktycznie znana jest przynajmniej w środowisku bardzo dobrze. Na zakończenie naszej rozmowy powiedz mi, gdybyś miał wybrać jedną twoją ulubioną płytę Tomasza Stańki, to która by to była? to chyba jednak byłaby Suspended Night. Czemu? Chyba Suspended Night. No, to była pierwsza płyta z tego całego okresu, z którą się spotkałem, która po prostu tak bardzo na mnie wywarła taki olbrzymi wpływ. Tak? Ona na dobrą sprawę zwróciła mi uwagę większą na Tomasza Stańkę. Ją przesłuchałem kilkadziesiąt razy. I później wszystkie kolejne jakby były reperkusją właśnie tej. Mhm. Więc to było coś, co uderzyło mocno jakby w moją wrażliwość i wywarło na mnie największe wrażenie. Oczywiście kolejne płyty tak samo rewelacyjne. Bardziej mniej to już kwestia gustu. Ale ona jakby najbardziej jakby mną wstrząsnęła. więc ta. Posłuchajmy w takim razie na zakończenie naszego spotkania jeszcze jednego fragmentu twojej najnowszej płyty. Piotr Schmidt Quartet featuring Wojciech Niedziela, tribute Tomasz Stańko i będzie to utwór. To może dla odróżnienia, jak wcześniej mieliśmy taki mocno frytowy utwór, to teraz bardziej jazz popowy może bym go nazwał, czyli ostatni utwór z płyty Serenity. Z tego co pamiętam, to twoja kompozycja, to już indywidualna. Tak, to jest moja kompozycja. Słuchamy zatem. Piotr Schmidt był dzisiaj moim gościem. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo.
www.jazz. Prawdziwa audycja jazzowa.